Miesiące nie widziałem żadnego katabasa. Duszo moja jedyna. To ksiądz jest u nich kapelanem? Kapelanem? Trzymam ich wszystkich za mordę, kochasiu. Już dawno nie miałem tak potulnych owieczek jak te pieruńskie bolszewiki. Niech ksiądz poszuka jakiegoś zacisznego miejsca, a ja zaraz przyniosę coś do jedzenia. Dobra. Proszę się nie krępować. Proszę jeść, podwójna porcja. Proszę. Byłem u biskupa. To ksiądz tutejszej kurii. Nie, nie. A ksiądz kapelan nie wybiera się do biskupa? Nie. Niech się mój frater nie gniewa, ale ja za biskupami nie tęsknię. Maniery mam okropne. Wódkę piłem, rzepę jadłem. No i coś na nie. Bo widzi ksiądz, ja nie wierzę. Co ksiądz nie wierzy? Nie wierzę w Boga. Chcesz się wyspowiadać? No to klękaj i walaj, bracie, zdrowo. Spowiadałem w swoim życiu marynarzy, psu bratów. Nie bój się, uszy mi nie zwiędną. Nie wierzę w Boga. Nie wierzysz w Boga? Nie wierzę. W Boga? W Boga. W Boga jedynego? W Boga jedynego. Wiesz, konfrater, coś ty powiedział? Zastanów się przez chwilę. Modliłem się, żebrałem. Nie uzyskałem odpowiedzi. Książki konfrater czyta. Dysputy lubi, rozważania. Tak to zawsze bywa, kiedy ludzie mają za dużo czasu. Ja gdybym nawet chciał, to nie miałbym kiedy przestać wierzyć. Toż to luksus, konfrater. Tu się ziemia pali, a ty w Boga przestajesz wierzyć. Wiesz, co ci powiem? Naczytałeś się jakichś głupich książek i w głowie ci się przekręciło. Jedno ci powiem. Weź karabin w garść, śpij na gołym polu, bimbru posmakuj, marfią zagryź, śmierci powąchaj, a na pewno zaraz Pan Bóg w całej chwale stanie. Napij się. Pij. Napij. No, a nie czas. Trzymaj się, bracie.